31 lipca w katowickim magistracie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod nazwą Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących. Projekt realizowało miasto Katowice w latach 2010-2012. Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w 29 placówkach oświatowych z zakresu matematyki, informatyki, języków obcych, fizyki oraz przedsiębiorczości. Urząd Miasta Katowice i Wydział Funduszy Europejskich zawsze szuka różnych projektów, dzięki którymi z pomocą środków europejskich możemy wzbogacić zasoby naszego miasta. Zawsze trzymana jest ręka na pulsie i jeżeli pojawia się jakiś konkurs, w którym możemy wystartować, to staramy się tam złożyć wniosek. No i bardzo często udaje nam się dofinansowanie na nasze projekty zyskać. Także te projekty adresowane dla szkół, dla uczniów naszych oświatowych placówek. Projekt Zajęcia pozalekcyjne był właśnie jednym z takich przykładów. Projekt miał przede wszystkim na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do nauki poprzez rozwój kompetencji kluczowych, a także podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w katowickich szkołach. W ramach projektu uczniowie mieli również możliwość spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym. Oprócz tych zajęć pozalekcyjnych uczniowie otrzymali pomoce dydaktyczne, a szkoły tablice interaktywne, które na stałe zostaną w ich wyposażeniu. Ilość uczestników pokazuje, że zainteresowanie jest duże. Każdy z nas gdzieś w rodzinie ma dzieci i wszyscy słyszymy, że non-stop dzieci korzystają z różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, korków, więc chcieliśmy także pomóc, by w swoich macierzystych szkołach mieli takie możliwości, a tak nauczyciele, jak i dzieci najlepiej chyba pracują tam, gdzie na co dzień się spotykają ze swoimi rówieśnikami. Całkowita wartość projektu wynosiła 2 632 000 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pokryło 85% wszystkich kosztów, natomiast 15% stanowił wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa.